Mam wrażenie, że chodzimy w kółko. No co ty nie powiesz? Wszystko wygląda identycznie. W lesie przeważnie wszystko wygląda identycznie. Drzewa raczej są takie same. Wiesz co, babcia mi kiedyś opowiadała o takim dobrym duchu. Nazywał się Świetla. Ona ukazywała się ludziom, jak zgubili drogę w lasach albo na rozdrożu. I trzeba było mu podziękować, pobłogosławić, powiedzieć szczęść Boże. Zawsze wiedziałam, że twoja babcia jest ze średniowiecza. Przestań w ogóle tak mówić. Za chwilę będzie noc. Wyciągaj latarkę. Jaką latarkę? No nie wiem, nie masz w telefonie latarki, bo ja nie zabrałam telefonu, bo chciałam odpocząć od elektroniki. Wyładował się. Co? No normalnie, no gdzie? Czy go do dębu z tego podepnę, żeby mi się naładował? Ja mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. I nie żartuję. Ja się boję. Co ty? Zobacz. Tam jest szlak. Widzisz? Tam jest droga. Chodź, jesteśmy uratowani. No chodź, szybko. Ciemność. Czy ktoś z was zastanawiał się kiedyś, skąd się wzięła ciemność? Pewnie z braku światła. Gdyby nie ciemność, nie byłoby potrzeby jasności. Widzicie mnie? No pewnie, że widzicie. Jak można nie zauważyć światła? Światło to życie. Światło to ja. Halo, tu jestem, widzicie mnie? A teraz? Jak myślicie, za którym drzewem się schowałam? No już, odgadujcie. No, czekam na odpowiedź. Czy tutaj? A kuku, nieprawda, bo właśnie tam. A teraz, uwaga, salto! I podwójne salto. Skok w bok i nie ma mnie. A gdzie jestem? Zgadnij ty. A kuku? Ha! Ciekawe. Czy wy wiecie, kim ja jestem? Świetlikiem? Nie, to nie ja. Proszę nie mylić mnie z nocnicami. Absolutnie. Jeśli nie wiecie też, kim one są, to może i lepiej. Zdradzę wam w tajemnicy. To nocne demony. Były bardzo, bardzo, bardzo złe. Ale nie powiem wam, co robiły, bo aż mnie ciarki ze strachu przechodzą. Ale wróćmy do milszych tematów. Tak bardzo jestem ciekawa, czy ktoś już wymyślił, kim jestem? Wróżka? Czy ja się przesłyszałam? Taką z bajek? To mi się marzy być. Wiecie, to nic złego marzyć. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto świeci najjaśniej na świecie? Jestem dobrym duchem. Latam tu i tam, zazwyczaj możesz mnie spotkać na bezdrożach. Pomogę wam. Odnajduję zgubionych ludzi i dzielę się moim światłem. Wskazuję drogę. Mogę na przykład
zapalić komuś fajkę. O tak! Tylko wiecie, jak się macie. Wam fajek nie odpalę. Bo to okropnie jest niezdrowe. Już wiecie, kim jestem? Jestem świetla. Jestem źródłem zagubionego światła. A ktoś z Was się kiedyś zastanawiał nad historią światła? Na początku było słońce i księżyc. Później człowiek nauczył się wskrzeszać ogień, a później... Czy słyszeliście kiedyś o Ignacym Łukasiewiczu? Jego mama to Apolonia ze Świetlików, a on to... To niezwykły człowiek. Ignacy Łukasiewicz. Dbał o ludzi i starał się im pomagać. Ale najważniejsze, to on wynalazł lampę naftową. Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści, jakie daje ropa naftowa. A potem nastała elektryczność. I świat się rozpędził. Ciekawa jestem, czy udałoby Wam się mnie dogonić? No już. Pobawicie się ze mną? Teraz spróbujcie unieść dłonie. O tak. Tak jak ja to robię. Najpierw prawą dłoń, teraz lewą dłoń. A teraz spróbujcie tak szybko nimi poruszać jak ja. I w tych samych kierunkach. Strasznie jestem ciekawa, jak wam idzie. Zwłaszcza waszym dorosłym osobnikom. Odnajdziesz mnie w świetle dnia i w ciemności nocy. Wskażę ci drogę, którą chcesz iść, lub też taką, której się odrobinę boisz. Będę twoim światłem, tylko nie zapomnij mi pobłogosławić. Jestem jak słońce i księżyca blask. W ciemności się palę.